witam Państwa i zapraszam na reportaż, w którym opowiemy historię dwóch młodych mężczyzn, którzy aktualnie przebywają w więzieniu. Za kratkami znaleźli się z różnych przyczyn. Wspólnym mianownikiem ich historii jest to, że obaj uczestniczyli w wypadkach drogowych. Poznajmy ich historię. W więzieniu w Żytkowicach osadzony jest pierwszy z mężczyzn. Ma ponad 30 lat, żonę i dwoje dzieci. 4 lata temu miał wypadek samochodowy. Uciekł z miejsca zdarzenia, choć jak twierdzi, był trzeźwy, ale na swym koncie miał zakaz prowadzenia auta. Jak się okazało, w wypadku tym zginęła pasażerka. To był przypadkowy praktycznie pasażer. To była koleżanka mojego kolegi, z którym jechałem. Ja podjechałem wieczorem do sklepu po papierosy, tam po coś jeszcze. Oni siedzieli na ławce i poprosili mnie, żebym ich podrzucił tam 15 km dalej tam do kogoś. No to wsiedli i pojechaliśmy. I kolega usiadł tam z tyłu, od obok mnie usiadła ta jedna osoba. Oni tam rozmawiali, dyskutowali i ona się odkręcała do tyłu. Wyjechaliśmy parę kilometrów za miasto i no i był wypadek, no to było ile żeśmy ujechali, 3-4 kilometry. Ja nie straciłem tego panowania, to była zupełnie inna sytuacja, bo ta osoba, co siedziała obok mnie, ona się odkręcała do tyłu, ona oparła się o kierownicę i złapałem pobocze, wpadliśmy w poślizg, dachowałem i uderzyliśmy w drzewo, no i jedna osoba zginęła. Po prostu żeśmy wszyscy wysiedli z tego samochodu, to była druga w nocy. Było na głównej drodze, na drodze krajowej. Dużo samochodów się zatrzymało, tam był tłum ludzi. Przyjechała policja, straż. Wszyscy mówili, że wszyscy żyją, nic nikomu się nie stało. Więc ja głupotę zrobiłem, bo się oddaliłem z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany w domu po 16 godzinach od zdarzenia. Był trzeźwy, postawiono mu zarzut nieudzielenia pomocy. Jak przyznał w rozmowie z nami, nie wie, dlaczego tego dnia opuścił miejsce wypadku. Ja się do dzisiaj zastanawiam. Wszyscy wysiedli, to znaczy zdawało mi się, że wszyscy wysiedli, bo tam było 20 osób, bo się samochody zatrzymały. I tam te strażacy przybiegli już i ten powiedzieli, że nikomu nic się nie stało. Ja widzę, że te osoby, które jechały ze mną, to siedzą obok tego samochodu. A ja baran, że mówię, że mam zatrzymane prawo jazdy, to mam zakaz prowadzenia, to mówię, idę, jak się nikomu nic nie stało. No to było moje, to był mój jedyny błąd. Bo to, że mówię, że był wypadek, że zginęła, że ktoś zginął, to jest tragedia. Ale już same zachowanie moje po tym wypadku, to był błąd właśnie, bo przez to, podejrzewam, że ja tylko przez to, że się oddaliłem, to ja dostałem taki wyrok, jaki dostałem. Bo tak, to wyrok był, na pewno by był, no bo nie powinienem prowadzić tego samochodu, bo miałem zakaz, ale na pewno nie byłby taki. Po rozprawie wyrok brzmiał 5,5 roku pozbawienia wolności. A jak rodzina zareagowała na wiadomość, że jest pan sprawcą wypadku? No te pierwsze 3 miesiące to była katastrofa. W ogóle dzieci to myślały, że ja nie żyję. Tylko rozbity samochód w garażu był. Tam lawetą go przywieźli. Żona to też była do mnie tak trochę sceptycznie nastawiona, no bo pojechałem na chwilę, mnie nie ma. Później przyszedłem na pieszo od tego wypadku. Powiedziałem, że był wypadek, to byłem zakrwawiony, bo jak żeśmy dachowali, miałem szyberdach otwarty, co głową po asfalcie. Pojechałem, to cały byłem we krwi. Dzieci akurat w tym czasie były rodziców, bo to był 22 czerwca. A 23 czerwca jest dzień ojca, przygotowały mi prezent. No to ja im zrobiłem taki prezent, że już 23 rano siedziałem. A żona wspierała pana przez ten miesiąc, jak już później sobie wszystko wyjaśniliście, jak pan był ten... No i na początku mnie wspierała, tylko po prostu, no nie to, że miała tam nerwy na mnie, ani tam nie była zła bardzo, no bo tylko no miała żal do tego wszystkiego, bo wszystko się było ładnie, pięknie się układało, normalne życie prowadziliśmy, a w pewnym momencie się wszystko odwróciło do góry nogami.
A co dzieciom Państwo powiedzieli, że taty nie będzie? W jakim wieku w ogóle są? No dzieci mam 13 i 8 lat. No wtedy było 10 lat i 5 lat. No, no to no, no normalnie się dzieciom powiedziało, bo to zdawaliśmy sobie sprawę, że to nie jest tam okres tam 2 czy 3 miesięcy, że można dzieci oszukać. Przy tego typu zdarzeniach powszechnie uważa się, że poszkodowani to rodzina ofiary, osoby, która zginęła. Ale należy zdać sobie sprawę z faktu, że równie mocno poszkodowaną stroną jest rodzina sprawcy danego zdarzenia. Mama to do tej pory nie może się z tym wszystkim pogodzić. No, starsza kobieta wie, że zawsze o dom dbałem, zawsze razem byliśmy, a teraz no, tak długo nigdy rodziny nie zostawiałem. No, zdarzało się, mówię raz... Gdzieś trzeba było wyjechać na 3 dni, na 4, no góra na tydzień, ale no nie na taki okres czasu. No, no ciężko, jest ciężko, tym bardziej, że teraz żona jest sama z tym wszystkim. To obydwoje pracowaliśmy, oboje się czegoś dorabialiśmy. W 2000 roku kupiłem działkę, w 2001 roku pobudowałem się. Mieszkaliśmy razem w swoim domu, mamy wszystko ładnie, pięknie, no ale tu się życie się poplątało troszeczkę. Jest tragedia, mówię, dla tamtej rodziny, dla mnie jest też, no to jest no, ciężko, to jest nie do opowiedzenia, co przeżywa moja rodzina. W tej chwili to podejrzewam, że tak jak żona czy dzieci, oni gorzej przeżywają tą moją odsiadkę niż ja. No bo ja tutaj, mi to też życie leci. Ja tutaj pracuję, ja czekam na przepustkę, mam jakieś wyjścia, a tam jest wszystko na głowie żony. Wszystko jest, jest dom, jest praca, jest szkoła, żona jeszcze studiuje, w ogóle zaczęła studia akurat, bo na pierwszy rok kończyła, jak ja miałem wypadek, to chciała przerwać te studia, no ale jakoś ją przekonałem, że jednak nie zostawi, nie rzuciła tej szkoły. No i teraz już jest na wyższe skończyła, jest na pierwszym roku magistra, no to jej zostanie tylko jeszcze 1 rok, no to praktycznie jak ona skończy, to może. Drugi z mężczyzn ma obecnie 22 lata, przebywa w areszcie w Pionkach. Po spożyciu alkoholu wsiadł z kolegą na skuter. Mieli jechać do koleżanki. Samego momentu wypadku nie pamięta. Efekt był taki, że mieliśmy wypadek, tak? Żeśmy się przewrócili. Podczas tego właśnie kolega nie przeżył, z którym ze mną jechał. Tego zapisu policjantów to było zderzenie z samochodem. Po czym zjechaliśmy na pas zieleni i tam doszło do dalszego tego wypadku. Jak tylko się dowiedziałem od policjanta, który pilnował mnie w szpitalu, bo się obudziłem w szpitalu i tam dopiero dostałem poinformowany, że nastąpił taki wypadek z takim właśnie skutkiem, że kolega właśnie nie przeżył, zginął na miejscu. Pierwsze emocje, co panu do głowy wtedy przyszło? Strasznie duży szok. I nie mogłem w to uwierzyć, ale jednak stało się to prawdą. Kara wymierzona przez sąd to 2 lata pozbawienia wolności i 10 lat zakazu prowadzenia pojazdu. Oczywiście, że żałuję. Każdego dnia żałuję tego. W innym przypadku to bym się nie znalazł. Mama często przyjeżdża z siostrą, no i już mam teraz przepustki, na które wychodzę i jeżdżę do domu. Jak często są to przepustki? Raz w miesiącu. A coś pan wspominał też o dziewczynie. Czy w tym momencie, kiedy doszło do tego wypadku, miał pan już dziewczynę, czy jakoś później dopiero? Nie, to akurat tak zdarzyło się później, po tym samym wypadku. Zresztą ona wiedziała, co się stało i powiedziała, że tak czy tak będzie czekać. Bo to było przed samym wyrokiem, jeszcze nie było wiadomo, ile z tego wyroku dostanę. Ale powiedziała, że tak czy tak będzie czekać, no jak na razie czeka. Razem ze mną oficer prasowy Kozienickiej Policji, Patrycja Zaborowska. Witam Cię. Witam serdecznie. Patrycja, powiedz naszym widzom, jak często na naszym terenie dochodzi do wypadków, kolizji, ile ich na przykład odnotowaliśmy w roku ubiegłym? No do zdarzeń drogowych dochodzi dość często na drogach powiatu kozienickiego. W zeszłym roku samych wypadków drogowych mieliśmy 87, w którym zginęło 10 osób.
ten zeszłoroczny rok był i tak, no, jeżeli można tak użyć takiego sformułowania, dużo lepszym rokiem, dlatego że dwa lata temu tych osób zginęło aż 17. Na chwilę obecną mieliśmy jeden śmiertelny wypadek drogowy. Jako takich wypadków mieliśmy 12, odnotowaliśmy. No, to też już tak w miarę dobra ta statystyka, dlatego że no już to jest połowa maja, więc no patrząc z tej kategorii, to no nie jest tak źle. Oczywiście życzylibyśmy sobie, żeby było dużo lepiej. Natomiast do kolizji drogowych, czyli tych zdarzeń no troszeczkę tym lżejszym charakterze, dochodzi naprawdę bardzo często i tutaj to już no w setki idzie w skali rocznych statystyk. Jeśli chodzi o kierowców po spożyciu alkoholu, czy często zdarza się zatrzymywać takie osoby i jak wygląda to w statystykach? Zeszły rok to było ponad prawie 350 osób, czyli olbrzymia ilość nietrzeźwych kierujących zatrzymanych. To byli zarówno kierujący pojazdami mechanicznymi, jak i rowerami. W tym roku, na dzień dzisiejszy, mamy już 102 osoby zatrzymane, także no, tendencja, można powiedzieć, troszeczkę spadkowa, ale z drugiej strony też, znowu odwołam się do tej bardzo długiej zimy, kiedy rowerzyści no, mieli utrudnione poruszanie się po drogach, a olbrzymią część właśnie tych nietrzeźwych kierowców stanowią rowerzyści. Więc no, wierzę w to, że będziemy mieć tą tendencję spadkową w tym roku i że no, nie przekroczymy tych 350 zatrzymanych nietrzeźwych kierujących. Ale mimo wszystko no 102 to też jest olbrzymia liczba i ja myślę, że no ten rozsądek powinien zwyciężać. A powiedzmy jeszcze tak ku przestrodze, jakie kary grożą osobom, które zostały zatrzymane pod wpływem alkoholu, które prowadzą, nie wiem, rower, pojazd, samochód. Jakie są kary i jakie są kary, jeśli ktoś spowoduje wypadek? To już jest chyba dużo groźniejsze i większe przestępstwo pod wpływem, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu. Jeżeli ktoś spowoduje wypadek drogowy, w którym jest ofiara śmiertelna, sankcja kodeksowa jest do 8 lat pozbawienia wolności. Jeżeli osoba, która prowadziła pojazd, w którym, gdzie zginęła osoba, nie tylko potrącony pieszy czy rowerzysta, ale na przykład w zderzeniu dwóch pojazdów, była jakaś ofiara śmiertelna i która prowadziła ten samochód w stanie nietrzeźwym, to jest już do 12 lat pozbawienia wolności. Natomiast za kierowanie samochodu, pojazdu mechanicznego to jest do 2 lat pozbawienia wolności. Oczywiście też są grzywny finansowe. Natomiast jeżeli sankcje te karne, to jest do 2 lat. Ale tak jak już wspomniałam, no, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym, spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, to jest do 12 lat pozbawienia wolności. Mężczyźni, o których mówiliśmy w naszym programie, wiedzą, że źle zrobili. Obaj po wyjściu z zakładów karnych mają rozpocząć swe życie na nowo. Obaj też zapewniają, że będą już teraz zawsze reagować na głupotę za kółkiem. Wypadki były, są i będą, ale 70% tych wypadków to jest praktycznie no, z głupoty. Już mówię, że przez pijanych kierowców, bo to jest za dużo powiedziane, ale z głupoty, bo jest i prędkość, jest brawura. Można jeździć szybko, ale muszą też być do tego odpowiednie warunki. No i samochód przede wszystkim, a z łomami jeżdżą, duże silniki powstawiają, a później lądują na drzewach. Jak pan po odbyciu kary, jak już pan wyjdzie na wolność, czy będzie pan reagował, jak ktoś będzie chciał wsiąść na, nie wiem, na rower, skuter do samochodu pod wpływem alkoholu, czy pod wpływem narkotyków? Czy pan jakoś zareaguje, czy pan mu nic nie zwróci uwagi? Myślę, że jak będzie taka możliwość, na pewno przestrzegam wszystkich moich teraz obecnych kolegów, bo sam wiedzą jak jest, że nie jest później łatwo. No i jak będzie taka możliwość, potrzeba, na pewno zareaguję.